34. Minus kilo. Minus kilo. Nowe akcesoria do karpiowych zestawów końcowych. Cztery rodzaje haczyków. Haczyk do chodriga z odgiętym na zewnątrz uszkiem, umożliwiającym właśnie taką prezentację naszych pływających przynęt, pop-upów, kulek proteinowych. Taką prezentację, jaka wymagana jest przy tego rodzaju metodzie. Kolejny haczyk to haczyk również do pop-upów z takim bardzo długim, wygiętym trzonkiem. Następny haczyk to haczyk derrick, którego budowa charakteryzuje się tym, iż ma bardzo długi trzonek, na którym możemy wybudować tą taką pętelkę do derriga. I kolejny haczyk, haczyk gripper, ten taki najbardziej znany, najbardziej ceniony przez wędkarzy. W kształcie banana z niego bardzo rzadko spinają się ryby. Kolejnym akcesorium jest wkręt do generalnie pop-upów, wyposażony w kółeczko. Następnie koralik do zestawów helikopterowych, do budowania zestawów helikopterowych. Kolejnym akcesorium jest szybko złączka, do której przyczepiamy nasz ciężarek w zestawach helikopterowych głównie. Kolejny koralik buforowy, właśnie w zestawieniu z tą szybko złączką do budowania zestawów helikopterowych. I teraz kolejnym takim akcesorium bardzo ważnym jest bezpieczny klips do dalekich rzutów z metalowym ramieniem, z którego nie odepnie nam się żaden ciężarek, nie wyłamie się ciężarek, ponieważ to ramię, na którym mocujemy nasz ciężarek, jest metalowe. Ważnym w tym zestawie jest kolejny klips, który umożliwia założenie białych robaków na włosie umocowanym do haczyka. I ostatnim akcesorium tych zestawów końcowych to jest kukurydza fluo, również pływająca do podczepiania na włosie kulek proteinowych. Te akcesoria, które wymieniłem, służące do budowy zestawów końcowych, karpiowych zestawów końcowych, to tylko część oferty firmy York przeznaczonej dla karpiarzy. Pozostałe akcesoria do zestawów końcowych można znaleźć w ofercie na stronie www.yorkpolska.pl bądź też w katalogu firmy York. Zawodnik robi lekki. Nie. On jest trochę ciężki. Nawet się kurde weźmie. Pokaż się. Pokaż się nam. Ryby tam, ciebie to widziałem już tyle razy. Krótko się pokazuje, ale chyba karp, moim zdaniem karp.
dał się pozostawić. Mam ją ustabilizowała. Minus kilogram na korek. 9,5. Piąteczka. Dzisiejszej zasiadki korzystamy z zestawu sygnalizatorów SYZ63. Charakteryzują się one tym, że zasilane są tylko przez jedną małą baterię paluszek AAA, dzięki czemu są one bardzo, bardzo cienkie, zajmują bardzo mało miejsca. Oczywiście jak w każdym sygnalizatorze, nowoczesnym sygnalizatorze, są tutaj stabilizatory wędek, wkręcane w bardzo prosty sposób, które służą do tego, że w przypadku, kiedy mamy branie ryby, która robi nam odjazd w lewo lub w prawo, wędka dzięki tym stabilizatorom nie spada nam z sygnalizatora, nie spada nam z podpórki, z rodchodu. W tych sygnalizatorach zastosowano trzy przyciski. Pierwszy z nich służy do włączania bądź też wyłączania sygnalizatora. Możemy nim także regulować głośność dźwięku sygnalizatora. Drugi przycisk służy do regulacji wysokości tonu dźwięku sygnalizatora. Po dłuższym jego przyciśnięciu możemy także uregulować długość pamięci brania w zakresie od 10 do 40 sekund. I trzeci przycisk służy do regulacji czułości naszego sygnalizatora. A drugą jego funkcją jest całkowite wyciszenie sygnalizatora na 30 sekund, wtedy kiedy po zarzuceniu wędki naciągamy naszą żyłkę i ustawiamy wędkę, żeby nie hałasować, żeby nie dawać sąsiadom i znajomym błędnych sygnałów o tym, że mamy branie. Po tych 30 sekundach powinien się nam sygnalizator za chwilę sam włączyć. I właśnie to nastąpiło. Właśnie teraz to nastąpiło. Oprócz tych funkcji, które teraz powiedziałem, sygnalizator zaopatrzony jest jeszcze w gniazdo, do którego możemy włożyć wtyczkę od swingera bądź też hangera, zasilającą diodę tego mechanicznego sygnalizatora brani. Zestaw sygnalizatorów SYZ63 składa się z trzech sygnalizatorów oraz centralki. Ta centralka ma zasięg do 150 metrów w zależności od warunków pogodowych. Na centralce znajdujemy diody odpowiadające kolorem
naszym sygnalizatorom. Poza tym są dwa przyciski. Jeden górny służy do włączania lub wyłączania centralki i dolny przycisk, który za pomocą którego możemy przyciszyć sobie samą centralkę, bądź też ją podgłośnić, ewentualnie włączyć wibrację. Co bardzo ważne, bardzo istotne w tej centralce, to dźwięki, jakie słyszymy w centralce, odpowiadają tym dźwiękom, wysokością tych dźwięków, jakie ustawimy sobie na poszczególnych sygnalizatorach. Możemy więc tam ustawić sobie dźwięk wysoki, taki pośredni i bardzo niski. Dzięki temu zapamiętać sobie, na której wędce jaki sygnalizator mamy, bo centralka nas wysokością tonu dźwięku o tym poinformuje, która wędka, na której wędce jest branie. Centralka, podobnie jak sygnalizatory, zasilana jest tylko jedną baterią, tą małym paluszkiem o symbolu AAA. Poszedł w prawo. Murek. Nie było tak źle. Teraz się dowiedział. Ja więcej na ryby nie jeżdżę. Po co? Malutki, branie na Czodriga. No 11,60 minus kilo, jeszcze trochę wody, 10,5. Swingery Genesis V2 Black. Produkowane są w czterech kolorach głowiczki: zielonym, czerwonym, niebieskim i żółtym. Pozostałe elementy tych swingerów wykonane są w kolorze czarnym zgodnie z obowiązującym w wędkarstwie karpiowym trendem. Swingery Genesis V2 Black charakteryzują się tym, że mają możliwość podpięcia do sygnalizatora brań, dzięki temu podpięciu kabelkowi w głowiczce zapala się dioda w trakcie brania, co przydatne jest bardzo właśnie na nocnych zasiadkach.
Co ciekawe, w głowiczce samo zapięcie żyłki bądź też plecionki oparte jest na magnesach neodymowych, co powoduje, że każda średnica linki, jakiej używamy, czy też każdy rodzaj linki, bo możemy używać żyłki i plecionki, do tej głowiczki, do tych magnesowych kulek po prostu pasuje. Nie musimy tutaj w żaden sposób niczego regulować. Ważne w tych swingerach jest oczywiście, ważny jest ciężarek, który reguluje napięcie, naprężenie samej żyłki. Tutaj pokażę, może to będzie widać. O! Możemy sobie w zależności od warunków panujących nad wodą, jeżeli jest jakiś duży wiatr, oczywiście dociążyć bardziej głowiczkę, bądź też ją po prostu poluzować i mieć wtedy sygnalizator taki bardziej czuły. Wiesz, mi się trafiło. Do widzenia. Dzięki za odwiedziny. Ludzie go odwiedzają. W nocy był jeszcze jeden. Nie, to na o poranku. No jest. Rzeczywiście waga ciężka. Bardzo ładna rybka. No i okej. No tu Tomek rano sobie takiego złowił. Takie pobudki to ja lubię. Bardzo ładnie. Prawie 20 kg żywej wagi. Papa. Ależ to piękna ryba. Bardzo ważne w karpiowaniu są zestawy końcowe. To od nich w dużej mierze zależy nasz sukces. Wielu karpiarzy wykonuje zestawy końcowe według swoich własnych pomysłów z wykorzystaniem właśnie materiałów, które prezentowaliśmy w tym filmie, haczyków różnego rodzaju, krętlików, klipsów i, co bardzo ważne, plecionek. Są jednak sytuacje nad wodą takie, że czasami albo nie mamy koncepcji na jakiś dobry, nowy zestaw końcowy, albo nam się po prostu nie chce robić czegoś nowego i wtedy możemy wykorzystać zestawy końcowe już gotowe, przygotowane chociażby przez firmę York. Również zbudowane z tych samych materiałów, z tych samych haczyków, które prezentowałem przed chwilą, zrobione tylko już wcześniej przez kogoś. Zrezygnował na razie ze spotkania z nami.
moją stronę poszedł. A był już tak blisko. Teraz to było też blisko, już teraz bliżej. Bardzo, bardzo przyzwoity walec. Musimy jeszcze chwilę poczekać. A nie, znowu jedzie. Co? Ja go tutaj z mojej pozycji to widzę tylko golce. A tak teraz to już ja widzę, że to jest pomysł. Dzisiaj, od wczoraj i dzisiaj, ale nie ma co narzekać, takie piękne ryby. Ale ten będzie chyba największy. Chłopaki, szykujcie wiadro! Szykujcie wiadro! Długi i gruby. O, wiadro będzie w robocie. Ależ pysk. Szypon ładnie trzyma. Haczek i gripper. Klasycznie. Odczepione kukurydzą naszą. Odbywającą. I efekt jest tam być. A za dziwko jest. Tylko z tej strony. No ciekawe ile waży. No ci powiem, że się uchroniłeś. Tak myślę. Czemu 20? 19. Minus 1 to jest 18. Tam już to nie będę się lał. Łyń. Łyń, przypłyń ze starszyzną. Niech sobie jeszcze troszkę pooddycha. Niech nabierze energii. No to brawa. Ja na pewno już nie dotykałem od tego, nie wiem, czy ona była włączona. Było czerwone, to było nagrane. No właśnie nie wiem, no teraz na pewno było włączone, natomiast kwestia, czy było włączone teraz tutaj, czy wcześniej. Okaże się za chwilę. No. Teraz będziemy wiedzieli, czy mamy ten fascynujący hol nagrany, czy nie. Dobra, mamy go. Teraz jest już mój.
To się na pewno nagrywa. Bardzo dobrze. Dzięki, kolego. Dzięki. Dobra. Nie będziemy męczyć stwora. Klasyczny zestaw. Bardzo ładnie zapięty w nożyczki, tak zwane. W kącik haczyk bardzo mocno trzyma. Nie miał praktycznie żadnych szans, mimo że bardzo usiłował nam utrzeć nosa. Mały haczyk wystarczył w zupełności. I dwie kukurydze zapływające do tego. Taki ładny, dobra. Długi jest, taki fajny. Ale bardzo waleczny. Sportowiec. Bardzo waleczny i chwała mu za to. Sportowca. Bardzo ładny. Dobrze. No chyba po prostu wypuszczę. Z ręki? Nie, z kołyską. Będę ryzykował. Myślałem, że chcesz to z ręki zrobić. No, rzeczy lepiej nie praktykować. Ale widziałem już takich mistrzów. No to brawo, gratuluję. Dziękuję. Może jeszcze jeden? Nie mam nic przeciwko temu. Nie mam nic przeciwko. Powoli kończymy tę naszą dwudniową zasiadkę. Przetestowaliśmy tutaj bardzo dużo sprzętu firmy York. Kołowrotki o nazwie Blackfish. Blackfish.
U mnie akurat zadziałał koło Rotec Absolution 9000. Przetestowaliśmy sygnalizatory brań, przetestowaliśmy swingery. To wszystko zdało egzamin. Tak samo jak przypony. Tak samo jak przypony. Tak. Nic właściwie nie zawiodło nas, nawet ryby nas nie zawiodły, także jesteśmy zadowoleni zarówno z tej wyprawy, z efektów tej wyprawy, jak i z samego sprzętu. Czego chcieć więcej? Nic, tylko korzystać. Czego chcieć więcej? Powtórek, jak najczęstszy. Trzeba będzie powtarzać w takim razie. Dzięki, Marcin. Dzięki również.